W tym momencie, jeżeli chodzi o takie tanie loty w tym okresie, to zdecydowanie warto rozglądać się za tymi lotniskami, które są obsługiwane po prostu przez tanie linie. Typu, jeżeli jedziemy na przykład do Mediolanu, no to warto sobie spojrzeć zawsze na Bergamo, to jest raptem 10 km dalej niż to główne lotnisko, a możemy już polecić za ponad 200 zł taniej na przykład. Jeżeli chodzi o najpopularniejsze kierunki, to w tym roku były to zdecydowanie Londyn, Paryż, Rzym, czyli tak standardowo, ale bardzo też się spodobało ludziom Hiszpania, tutaj chętnie latali. Latamy między innymi do Malagi czy do Barcelony. Bardzo dobrym sposobem na to, żeby troszeczkę zaoszczędzić i złapać okazję, jest skorzystanie z formuły Smart Connection. To są loty łączone, dzięki którym po prostu możemy sobie zaoszczędzić nawet do 90% na bilecie w dwie strony. Polega po prostu na tym, że lecimy do jakiejś miejscowości przez inne miasto, typu na przykład wybieramy się do Nicei, to akurat był bardzo popularny kierunek na tę majówkę. No i lecimy nie bezpośrednio, a przez Londyn. Przy okazji mamy tak ustawiony na przykład przelot, żeby zwiedzić sobie jeszcze coś na miejscu. Tegoroczna majówka jest troszeczkę nietypowa, dlatego że w tym roku mamy dwa weekendy majówkowe, dlatego jeżeli polujemy na okazje lotnicze, to warto jest się rozejrzeć nie tylko za tym pierwszym weekendem, ale też za tym drugim, który wypada w okresie Bożego Ciała. Wtedy na takich biletach możemy zaoszczędzić nawet 60% w stosunku do tego weekendu pomiędzy 30 a 3. Zdecydowanie warto przyjrzeć się lotom do Londynu, to jest ostatni moment, żeby upolować te najtańsze bilety. Też takie kierunki jak właśnie Londyn czy Mediolan, czy Paryż, to są po prostu te miejsca, gdzie bilety, takie tanie bilety lotnicze są dostępne przez cały rok, więc także tutaj w tym okresie majówkowym możemy bardzo fajne ceny upolować.